ograniczenie do 100? Mhm. Co to jest, fotoradar? Monitorowany odcinek drogi, nie wiem. Aha, monitorowany odcinek drogi. Co to znaczy? No po prostu, po prostu kamery, tak? Nie mam pojęcia. Znaczy tak. Albo odległościowy ten. Pomiar prędkości, nie, to byłoby napisane. Byłoby tak. Pędzimy na żur. Do żurowni. Tak jakbyś kiedyś, nie wiem, BNT oglądał tego vloga, w co wątpię, to sorry za takie, nie wiem, zaczajenie się na ciebie z kamerą, ale nie wiedziałem, jak cię uprzedzić, nie wiedziałem, czy cię w ogóle zastanę i sorry za męczącą gadkę, ale łatwo się stresuję, także mam nadzieję, że chociaż cokolwiek zrozumieliśmy się nawzajem, tak? A kogo czegoś tak wstydzisz? Ja się nie wstydzę, kontroluję drogę. Mad respect dla mojej dziewczyny za to, że jeszcze mnie nie zostawiła po tych wszystkich akcjach. Naprawdę, bo to... Nie, to jest tak. Bo ty robisz akcję, a nie ja. Tak ja stwierdziłam. Wiem, ale to wiesz, że tak powiem, troszeczkę się łączysz ze mną w życiu, bo nie? Więc... Tak. Musiałbyś coś dziwnego w moim domu odwalić, żeby... Jestem aż taki dziwny chyba. No. Nie, co? Dobra, przyznaję się. Cały ten podróż to tak naprawdę chciałem zobaczyć BNT. To po to były wyjazd do Katowic, bo chciałem BNT zobaczyć nareszcie. 3 km. Nie żartuję. Zjedź w prawo. Jesteś po prostu psychofanem. Nie jestem psychofanem. Sporo filmów widziałem. Tak. Sporo filmów. Naprawdę sporo. Był taki okres, że codziennie, wiesz, oglądałem te filmy do nitkowania zębów, do jedzenia i to musiałem przerywać, po prostu miałem noce zarwane, także tak się dobrze ogląda jego, wiesz, vlogi i ogólnie te. Także... My prosto? Jeszcze 2,5 km prosto. Nie odbijamy tu w lewo. Nie, bo jest jeszcze 2,5 km prosto. Ciekawie ludzie oglądało vloga, no nie? Tego Mercedesa w sensie... Tak, AMG GTS. Aha, no. Ciekawie by nam się... W prawo? Czekaj, tak, idziemy w prawo. Ciekawie by się na pewno słuchało silniczka, jakby przyspieszał, no nie? Skręć w prawo. Strasznie późno mówi. Tu? Tak, tu. Otwarta dzisiaj żurownia będzie, na pewno. Pewnie, bo jest normalny dzień już. Sobota. Teraz do mnie dotarło, jakie to było, musiało być awkward dla tej dziewczyny.
ona widna sobie siedziała. Dobra, to przestań przeżywać, dlatego nie cofniesz czasu. No nie. No. Jakbym miał jeszcze raz, to bym nie poszedł chyba. Albo przygotował się lepiej. Tak, i bym potem przez miesiąc słuchała, że... Że jednak nie poszło tak, jak myślałem? Nie, że mogłam pójść w ogóle... Nie, 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 to jakbyśmy dzisiaj nie pojechali, to bym sobie pluł w brodę, naprawdę. Aha, dobrze, okej. Okay. Także, że tak powiem, myślisz, że kiedyś blisko Madzi albo Gonciarza, to krzycz. Madzie zobaczyć to, wiesz. No wiem, Madzia jest za duża, tak? W sensie, wiemy, o czym chciałam powiedzieć. No, famous. Ona też jest, wiesz. Tak. Gonciarz? Gonciarz. Ty go obserwujesz na Insta? No pewnie. Jedziemy prosto tutaj. Ty pewnie śledzisz cały czas Insta Story. No. Gdzie, co i jak. Tak. Tam jakieś roboty są i chyba ci się paska kończy. Tak, musiał zmienić. Do centrum jechaliśmy. No. Żurownia była dopiero... Nie wiem kiedy. No to nieważne. Tak jest. A, tu widzę. Tu do granicy jest niedużo, nie, no nie? Z Kaszubicy. Sprawdzimy, jak będziemy się gdzieś czekać. My prosto? Prawo? Prosto jeszcze. Dalej prosto. Prosto, czyli tam widzisz, masz ten taki ząbek, jak tak, 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 tak. Tutaj dziwnie to zostało przemyślane. Znaczy, no, w sumie musieli, no nie? Bo to pewnie były korki, jak jedni prosto, inni w prawo. Chociaż tak, czy nie? Nie wiem, bo jestem emocjonalnie rozbujany. Masz jakąś wysypkę na szyi? Coś mnie... Chyba się taki wampir się przysył. Tak? Mhm. Wampiry takie... Wampir z zagłębia, o Boże. Ojej. Za 500 metrów. Oglądałaś? Skręć łagodnie w prawo. Przecież to ja ci poleciłam ten film, ty... Dobrze. Depresyjny ten film był. Był, no bo... Ciężko się dziwić. W sensie... Za 400 metrów skręć łagodnie w prawo. Jestem wampir z rodem. Z rodem, ja. Nie, z rodem. Rodemski wampir. Tak. Kogoś my będziemy znowu tą galerią. Tak, będziemy nią jechać pod nią. Ja się przeprowadzam do Katowic, bo to jest tyle kin, że... A ty brak ci kin? Nie wiem. W Warszawie? Ale jak... Czy ja powiem ci, też wolę to miasto niż Warszawę chyba. Miałbym bliżej gór i w ogóle industriale. Nie będę. Nie, creepy jak na max. Tak. Przychodził kupować yerbę tylko u niego i nie wiem, żeby z nim pogadać. Siateczka na ziemi. Z kolina. Nie kolina, Tirty Rally. Jezu, ale jest tu wysoka ta góra, no nie? Tak. Wow. I będziemy... Skręć łagodnie w prawo. Następnie skręć w lewo. Lepiej więcej gazu, niż żeby się zgasł, tak? Wiadomo. Gdzie my? W prawo. Dobrze. Łagodnie. Bo w lewo byłoby bardzo stresujące. Byłoby, ale w lewo też będzie. Skręć w lewo. Następnie tak, w lewo. Skręć w prawo. Czyli w lewo i zaraz w prawo. Dobrze. Na tramwaje tu uważać. Ja pamiętam ten stresujący moment. Tak. Nie chcę chyba jeszcze zjeżdżać.
Skręć w prawo. Czekaj, muszę ją wstąpić teraz z przodu. Patrzę się na tramwaje, który właśnie nadjeżdża. Dobra. I zaraz w prawo. Tak. Tu? Plebiscytową, tutaj, tak. A ty pani pilotka. Widzisz, jak mnie krzyczałaś? Tak krzyczałam, strasznie. Bo ty się gubisz na prosty. Ale jak wolno jedziemy, to... 300 metrów, mnie... skręć w prawo. Tak, jak wolno jedziemy i tak w mieście, to tak. W miarę ogarniam. Ale najgorzej na tych rozjazdach takich. Twoje oczka, uliczki ładnie szukają. Szukają, no. Wyjedziemy prosto jeszcze. Fajnie, bo tam sobie jest kosteczka. A nie, tylko przejazd. Blokady mają na kole. Gdzie? Miał pan blokadę na kole. Aha. Niemiła niespodzianka. Prosto jedziemy? Jeszcze prosto, tak. Dobra. W lewo i w prawo można dostać dzwonka. Dobrze. I z tej ulicy już w prawo i jesteśmy na miejscu. Z tej ulicy w prawo? Tak. Skręć w prawo. A to już... Następnie to miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Już możesz tu szukać sobie jakieś miejsce. Tak. Co jest w parkingu napisane? To miejsce dla GK i... Aha, dobra, my to pamiętamy. Blokada tutaj. Ja już pod drzewami nie stawiam. Wystarczy dwie kupy w Katowicach. Katowickie ptaszory. Oczana. Oszą. Do Oczana podjedziemy. Tu jest za ciasno. Mhm. Czy może bym się zmieścił? Ale nie chcę się... Może tam pod tym... Aha, bo tam... Tak, pod Ołczanem jest tyle miejsca, to już szkoda po prostu nie zaparkować. Tylko, że już... Ołszą, wiem. Ołszą? No nie wiem, czy tam można tak wjeżdżać i zostawiać. Tu musisz prosto jechać. Tak. Chyba. Tak. Mogę w prawo. Mogłaś? Ja tutaj nie zostawiam kogo. A wiem. Dokładnie w tym miejscu dostałem paskudną kupą. No i znowu jest tu miejsce wolne. Tam pewnie jakiś gołąb siedzi i oczycha. Też jest wolne. Tak. Ile ich tu siedzi na okno? Gołębiarzy? Tak, jeden za drugim po prostu, tylko... Bombardują. Jak widzą nowy samochód, to odwracają się lotkami i... No i co? No nic, ja muszę zakręcić. Idzie ta pani, czy nie idzie ta pani? Powiem ci, że tramwaje, samochody to trochę za dużo na raz. No całkiem. Pierwsze lewo mnie interesuje tutaj. Interesuje mnie najeżdżanie na tory. No. Ale taki wiesz, jesteś na czyjejś drodze, no nie? Tak. O Jezu, ma zielone, no nie? Ma zielone? Ma zielone. Ładnie przejechał przed nosem, no nie? No. To jest, powiem ci, że bardzo niebezpieczne. Bo to wiesz, samochód ma zielone i ty masz zielone. To się zagapi, to cię przejeżdża. Ale to możemy szukać, no nie? Wiem, jak to działa, to ma czkutę. Była jakaś kopertka. Tu jest nie. Tu też jest nie. O-o. Źle pojechałem. Była jednokierunkowa, Koko? Chyba tak, no nie? Tak, jednokierunkowa. Ojej, ciu. To jest tak. Nie poprawnie miejsce. Słucham? Pod drzewem? Nie. Poza tym jest ciasno. A tu jest Synexus. Tak. No tu mamy. O, chyba. Tak. Tak mi się wydaje. Pewnie, świetnie. Lepiej się już nie dało, no nie? Tak. Gołębiarze. Teraz będę ich wypatrywał, wiesz co, ja tylko znak muszę przeczytać, ale... Musisz... GoPro, stop recording!